Pan jest autorem licznych wierszy, jest pan autorem też książek pisanych prozą. Pojawiają się wątki związane ze Stefanem Wiecheckim. Skąd zainteresowanie właśnie tym znanym dziennikarzem i jego twórczością, jak A rozumiem? no, więc to od razu powiem. U mnie w domu, to był dom, w którym się czytało gazety. No a to w tym czasie jakąś taką najpopularną, to było, mówię o okresie zaraz powojennym, taką najbardziej popularną i najbardziej chyba dostępną gazetą był Ekspres Wieczorny. A w Ekspresie Wieczornym, no, przynajmniej co tydzień, jeżeli nie częściej, był felieton Wiecha. Wcześniej, jeszcze zanim Ekspres Wieczorny zaczął wychodzić, to były felietony Wiecha w życiu Warszawy. No i ja czytałem już wtedy, no, w okresie powojennym, to już miałem lat tam 9-10, to już bardzo dobrze czytałem. Zresztą w ogóle nauczyłem się czytać wcześniej, jeszcze zanim poszedłem do szkoły. Ale to już był okres mojego intensywnego czytania. I powiem jeszcze, że oprócz tych dwóch warszawskich dzienników, Wiech, no, miał jeszcze swoje stałe miejsce w przekroju krakowskim, gdzie były i felietony, i potem były drukowane jego dwie w odcinkach powieści: Kafe pod Minogą i później Maniuś Kitajec i jego Ferajna. No, ja to oczywiście czytałem bardzo pilnie. No, a to, co czytałem w tych felietonach cotygodniowych czy częstszych, to były przeważnie przedwojenne jakieś powtórki jego właśnie takich jakby sprawozdań z sądów grodzkich, w których tam się mówiło, no, na przykład: pan się zachowujesz, jakbyś pan był pierwszy raz w tym budynku. Co się stało? A ten mówi: nic, widzisz pan, tylko sumienie mnie gryzie, bo przez rodzonego wuja wleciałem. Jak to? Sypnął siostrzeńca? Takiego drania powinna się cała rodzina wyrzec, a jeszcze przed tym fest gnaty przemieszać, tak żeby ze 6 tygodni w szpitalu na chirurgicznej sali poleżał. Nie, uważasz pan, było tak. Poszłem ja jednego razu na robotę na Pańskie ulice. Wchodzę na strych, patrzę. Towar odpowiedzialny, bielizna męska, damska, dziecinna, tylko wszystko mokre, aż się leje. No ale nic, kładę jak idzie. Jakem pierwsze damskie koszule na siebie włożył, myślałem, że ze skóry wyskoczę. Ale nic, kładę dalej. Ręczni 24 sylwetki pod biusthalter, ręcznikami się opasałem. Na to garnitur, jesionkie i chodu. Troszkę się tylko bojałem, żeby w bramie przy cieciu nie kichnąć, ale dzwoniec kuchtę jakąś bajerował i na mnie nie zwracał najmniejszej uwagi. Idę ulicą, patrzę, a tu wujowężyk posuwa za mną w pijanym widzie. Jak mnie zobaczył, taką rodzinną miłość do mnie poczuł, jak mnie zaczął ściskać i całować. Ja mrygam na wuja i po cichu zaznaczam, że całe pranie posiadam na sobie. A trzeba panu szanownemu wiedzieć, że tam na rogu właśnie glina stał i na nas kapował. Ale wujo nic, tylko raz koło razu mordy funduje. No i co mnie wujo ściśnie, to mnie się woda przez rękawy i nogawki od kalesonów leje. Zdenerwowałem się w końcu i trzask wuja w ucho. Biusthalter pękł, 24 serwetki na trytuar wylecieli. Glina za mną. No to ja, ma się rozumieć, prysk w bagno ulicę. No ale tu 12 damskich koszul swoje robi. Nogi mnie się poplątali i masz pan rezultat.
Tę właśnie historię opowiedział pan Franciszek Kwiczoł sądowi. Sąd jednak nie podzielił jego oburzenia na wuja i skazał go na 5 roku aresztu. No to taki fragment. No wiele, wiele innych czytałem. No, bardzo mi się to zresztą wszystko podobało. Ale właśnie dlaczego? Co było takiego szczególnie pociągającego? Taka, no ta, bym powiedział, inność leksykalna? Tak, no taki trochę inny język, co do którego no, starsi z mojej rodziny, moja mama między innymi, to wmawiała we mnie, że jak będziesz, to mówi, to jest bardzo dobre, ale jak będziesz czytał Wiecha w tym wieku, to ty sobie zepsujesz język polski. No jakoś nie zepsułem. Rozumiem, że nigdy nie poznał pan Wiecha, ale nie widział go pan, że tak powiem, organoleptycznie. Widziałem na scenie, bo czasami występował w tym zespole teatru w Syrena Buffo i czytał tam swoje felietony. No oczywiście nie był aktorem, chociaż on był aktorem. Miał być w każdym razie, tak. I był nawet dyrektorem teatru. Tak, ale przez chwilę. Ale to przez chwilę. No więc oczywiście ja z nim nie rozmawiałem jakoś nigdy osobiście, nie, ale widziałem właśnie na scenie. No i oczywiście telewizja, film, no to się go widziało naturalnie. Radio z Lufcikiem. Radio z Lufcikiem, tak. A proszę powiedzieć, czy tą Gwarę Warszawską, bo to o niej mówimy de facto, w tamtych latach, w latach pana młodości, czyli powiedzmy tych powojennych, latach 40., jeszcze 50., czy ją się słyszało na ulicach? Słyszało się. Z tym, że no to oczywiście chyba trudno powiedzieć, że to była jakaś jedna Gwara Warszawska. To były, powiedzmy, że jakieś dzielnicowe tam różne odchylenia. A Wiech to zrobił z tego jakąś po prostu syntezę swoją. Mhm. No, na pewno inaczej mówiono na Woli, inaczej na Czerniakowie, inaczej tutaj na Śmulkach u nas. Co napisałem u nas, nie będąc nigdy w zasadzie mieszkańcem Śmulek. A na inteligenckim Żoliborzu mówiło się też gwarą? Byli ludzie, którzy mówili tak, znaczy, gwarą? Tamtejsi mieszkańcy w większości nie, no bo to jednak byli przedstawiciele zawodów tych do pracowników umysłowych, no, inżynierowie, nauczyciele, no jacyś tam księgowi tego typu, ale oprócz tego mieszkali inni też, na przykład dozorca domu, na przykład jakaś tam pani praczka, no a poza tym na podwórka przychodziły, no nieraz po prostu można powiedzieć, zespoły. I tamże właśnie słyszałem na dnia 1 września roku pamiętnego wróg napadł na Polskę z kraju dalekiego. Najwięcej się zabiął na nasze Warszawy. Warszawo, Warszawo, tyś jest miasto krwawe. No to śpiewała jakaś taka na oko 12-letnia może dziewczynka. Mhm. No. A ta orkiestra z ilu osób się składała w ogóle? Ta cała ekipa? No to tam trudno powiedzieć o orkiestrze. To było chyba tam jakiś jeden z bandziolą. Uh-huh. Drugi chyba tam jeszcze na czymś grał, na jakimś fleciku czy coś. A tak to ona śpiewała sama. Ale bywali tacy śpiewacy, którzy śpiewali bez akompaniamentu, no bo może ich nie stać było na instrument. Uh-huh. No poza tym przecież przychodzili na podwórko tacy, którzy wołali na przykład
Belacha lutuje, reperuje, pobiela do lutowania, do reperacji. Albo ziemia, ziemia do doniczek, handlarz starzyzną, kupno, sprzedaż, no i tak dalej, i tak dalej. No także ja się trochę tego napatrzyłem, może tak z pewnej odległości, no ale... Ale słyszałem. Kataryniarz przychodził? Kataryniarz tam chyba parę razy był, tak. Ale... Ostrzyciel noży? O tak, tak. Mhm. Byli różni. Teraz powiedzmy coś więcej o pana twórczości właśnie. Skąd to się wzięło? W znaczeniu mam na myśli zarówno prozę, jak i chyba... to nie wiem, czy czuje się pan bardziej prozaikiem, czy bardziej poetą, ale skąd to się wzięło i kiedy się to zaczęło? Kiedy się to zaczęło? Zaczęło się w ogóle... Pierwszy wiersz to ja napisałem, mając chyba lat 8, to w czasie Powstania Warszawskiego. Ja go nie pamiętam, no mimo że niektórzy twierdzą, że mam fenomenalną pamięć, ale nie pamiętam akurat. Wiem tylko, że się kończył słowami: Armia Krajowa walczy, ludność w piwnicach siedzi, a Führer niemiecki Rzeczpospolitą biedzi. No to były takie dziecinne rymy. I jakoś mi ten wiersz nie utrwalił się w pamięci. No natomiast później, no to tam pisywałem od czasu do czasu jakiś tam okolicznościowy wierszyk. A tak na dobre zacząłem się chyba przymierzać do pisania, mając tak lat 19-20. Byłem wtedy studentem Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej. Jakoś mi to nie pasowało. Postanowiłem się przenieść na polonistykę na uniwersytet, co zresztą zrobiłem. I wtedy właśnie podczas studiów na uniwersytecie zacząłem pisać wiersze. No i dopiero właściwie... Jakieś powtórne jakby odezwanie się moich tych skłonności to miało miejsce dopiero jak byłem już na emeryturze. No, wydałem dwa tomiki poezji o Warszawie właśnie, z tym, że no, w jednym to było chyba tam 19 wierszy i jeden poemat taki dłuższy pod tytułem Tetralogia Warszawska. No, w drugim chyba było 13 wierszy i też drugi poemat, Opowieść o wypędzeniu, który później zresztą recytowałem na deskach Teatru Kamienica u Emiliana Kamińskiego, który niedawno zmarł. Zresztą z towarzyszeniem jego, bo on tam siedział z gitarą i tam śpiewał jakieś warszawskie przedwojenne i powojenne piosenki. I to był taki nawiązujący do powstania. Tytuł tego spektaklu był Godzina W. I to było corocznie 1 sierpnia. Albo później przenieśliśmy to na 2 października, czyli na datę upadku powstania. No więc tak to wyglądało. Ale a propos występów, tutaj nie darowałbym sobie, gdybym pana nie poprosił właśnie o próbkę pana twórczości, to może zacznijmy od wiersza inspirowanego jak najbardziej Wiechem i taką kultową postacią fikcyjną, ale moim zdaniem ogniskującą w sobie pewien typ taki... Walery von Trubka. Tak jest, Walery von Trubka, takiego charakterystycznego warszawiaka, który no nie da się ukryć, nie wylewa za kołnierz. Ze Szmulek, tak. U nas na Szmulkach, czyli Walery von Trubka ma głos. U nas na Szmulkach, proszę jakogo, żyjemy, zginią 2 kopy lat. Przy nas pałęta się piekł Toszczak, szwagier poniekąd, geniuchny brat, którym facetem jest w starszym wieku, jak na ten przykład również i ja. Chodzi w dęciaku, w sztuczkowych spodniach i z różyckiego sakpalto ma.
Oba ze szwagrem wciąż się staramy, by salonowe alibi mieć. Mówić znajomym, panie szanowny, w rączki całować tak zwaną płeć. Nie pogardzamy też alkoholem. Wykwintne tronki smakują nam. Czysta, zwyczajna i tata z mamą. Bez nadużycia, tylko 100 gram. Co prawda Genia nam w to nie wierzy. Od moczy mordów wyzywa nas, bośmy jej większy gąsior nalewki wygondolili po pół na twarz. Ale to było tak więcej dawno, gdy człowiek młodym facetem był. Dziś już nie byłoby to możebne z powodu braku zdrowia i sił. Szwagier był woźnym w państwowym biurze. Emeryturę więc niezłe ma. Chyba z patyka albo ciut więcej. Prawie że tyle mam też i ja. Za 2 patyki żyć nie umierać. Żyjemy w trójkę i jeszcze pies. Azor, rasowy kundel z odzysku, który ma w oczach fatalny zes. Raz pani królik, sąsiadka z piętra do mojej Genii na plotki szła. Jak Azor spojrzał się na nią z boku, zemglała, padła i krzykła: aaa! Takiego Mojra ma przed Azorem, że już nie wejdzie do nas za nic, tylko na schodach Genii barłoży. Trele morele, czyli ty szpic. O wiele czasem zajdzie potrzeba jechać za Wisłę na drugi brzeg. Jadziem tramwajem jak limuzyną, już za darmochę. Mamy ten wiek, w którym bez Pietra, że kontrol będzie można tramwajem objechać świat w pełnym komforcie, a nie na cycku, jak się jeździło za dawnych lat. Tylko że Genia przed każdą jazdą ma rejzę fiber na tydzień w przód. To też przeważnie siedziem na miejscu i oglądamy techniki cud. TV, czyli też radio z lufcikiem, które nam starcza za cały świat. Radio i kino, teatr i dziennik, wszystko odbiera nasz stary grat. Neptun, czyli też inna cholera, którą spod lady kupiło się. W każdym bądź razie ten grat pamięta, jak zmontowali go w WZT. Ja osobiście oglądać lubię pouczające programy 2. Animal Planet i Discovery. Szwagier 7 na oku ma, a znowuż Genia z największą chęcią, tak jak i dawniej, ogląda film, taki do płaczu, czyli też dramat, w którym nie braknie miłosnych chwil. Lecz wszystka troje w tem się zgadzamy, że sport najbardziej pociąga nas. Nożna kopana, boks i rowery, na to zawsze musimy mieć czas. Genia to nawet jest za eksperta, wyniki meczy na pamięć zna. Nawet pamięta, że z Francuzami nasze wygrali kiedyś 3-2. Ale to było tak więcej dawno, gdy człowiek młodym facetem był. Dziś już nie byłoby to możebne z powodu braku zdrowia i sił. I tak żyjemy u nas na szmulkach. Bliżej jak dalej zostało nam. Niech jak najdalej tu toast wzniesiem. Bez nadużycia, tylko 100 gram. Brawo. Piękny ten wiersz pan zacytował, ale pamiętam, że jeszcze słowo Onigin pojawiło się w Onigin. Innym wierszu. To bardzo bym poproszę, może wezmę to, żeby nie przeszkadzało. Co to będzie, proszę powiedzieć? Onigin. To jest wiersz zatytułowany Gieniek Onigin na Solcu, czyli pojedynek Leńskiego z Oneginem. Wiersz jest poświęcony pamięci Aleksandra Puszkina, autora poematu, no i oczywiście Wiecha, który w moim mniemaniu prawdopodobnie tak przekładałby pierwszy rok,
pierwszy rozdział Eugeniusza Onegina, który w oryginale to się zaczyna: «Мои дядя самых честных правил, когда не в шутку за не мог, он уважать себя заставил». I łódźcze wydumać nie mógł, no już dalej nie będę tu recytować, no ale to się zaczyna od mej dziadzia, czyli mój wujek, no więc tu się zaczyna tak. Mój wujo wężik, w ząb szarpany, zawsze mnie mówił, żem cholera. Lecz kiedy grypą legł złamany, rzekł: Geniek, skacz koło mnie teraz. Zacząłem skakać, bo faktycznie miał się przejechać do sztywniaków, a w testamencie detalicznie troszkę zapisał mnie moniaków. Ale cholera mną targała, kiedym za niańkę się zajmował. A propos wypić, całkiem hała, póki wszak wuj nie zakitował. Dopiero gdy z żałobnym kwiatkiem spoczął na wieki wieków ament, zgarnęłem w teczkę dyplomatkę ruble, co dawał mnie testament. Do Orpiszewskich raz na szolec się udałem się rzecz jasna w gości. Poznałem Tańkę, no i Ole, obie boginie mej piękności. Miętę poczułem do tej Tani i jej zaznaczam w takim stylu. Warto by chyba prężen penis począć w miłosnym pitigrilu. A ona z miejsca w mordę grzeje, chomąt niemy tygięga, cham. A ja przepraszam i się śmieję i biorę w bajer, drugą zdam. Biust jej przycisłem i namawiam, kiedyśmy tak tańczyli polkie. A tu się kumpel Leński zjawia i mówi: Łachu, zostaw Olkie. To wyszłem z nerw, proszę jakogo, że taki ciapciak mnie tu miesza. W pierwsze krzyżowe lugo nogą, a on landshaftem mnie rozgrzesza. To ja go flaków pełną michą, a on mnie na to wali bykiem. No i już upadł, już cicho, jak dołożyłem mu stolikiem. Aż mnie w tam boju pękli spodnie. Jeszcze mnie dziś cholera bierze. Nic nie wiem, że aż 3 tygodnie na chirurgicznej sali leżał. Takie mniej więcej zeznanie złożył pan Eugeniusz Onegin przed sądem grodzkim w Warszawie. Sąd jednak nie podzielił jego oburzenia na zazdrosnego przyjaciela i za pobicie skazał go na 3 miesiące aresztu. Piękne. I jaki pomysł, bym powiedział, bardzo kreatywny. Współcześnie to się nazywa crossover, czyli takie dwa motywy wzięte z dwóch różnych tekstów kultury, które ten nowy autor jakby miksuje, miesza ze sobą, komponuje w jedną całość. To właśnie pan to zrobił. Współcześnie, ale to ja ten wierszyk napisałem w roku 1960. Także to już nie tak współcześnie. No, ale to był pan prekursorem po prostu w takim razie tego trendu, który teraz jest bardzo powszechny. Teraz w kulturze jest to bardzo powszechne. A czy jest jeszcze jakiś wiersz, który pan napisał, tak jak te dwa były, taki nasycony wyrażeniami właśnie gwarowymi? Czy jest? No jest jeszcze. To jest część druga poematu, która ma tytuł Perfektum. Czas przeszły, bo tam część pierwsza to jest czas zaprzeszły, to jest bardzo dawna Warszawa, a część druga to jest czas przeszły. Mówi o Warszawie przedwojennej głównie. Zaledwie wczoraj były te fakty. Dziś już powoli kurz je okrywa. Stają się stare jak pterodaktyl, choć pamięć o nich jeszcze dość żywa. Niektóre weszły na stałe w obieg do katalogu utartych pojęć, jak choćby fragment tekstu piosenki, co to i chciałabym, i się boję. Była Warszawa międzywojenna, o której takie prawdy głoszono, że jest to Mekka wszelkiej beztroski, zabawy, żartu, rozrywki pono.
Porównywano ją wprost z Paryżem, gdzie ział erupcją wulkan Kankana, gdzie według legend hulanka trwała od popołudnia po brzaski rana. Pewnie nie wszystkim było beztrosko, zwłaszcza tym gorzej sytuowanym. Ale wiadomo, to się udziela i promieniuje na różne stany, na ekskluzywne bale sosjety, zaułki woli, piknik w Młocinach, adrie, kwiproquo, mroczny Czerniaków, czy towarzystwo na imieninach u jakiejś cioci na szóstym piętrze, gdzie wódka była czysta i słodka, obok zagrycha i flaszka wina, muzykę z radia puszczała ciotka, a oprócz tego występy byli, gra na grzebieniu i na banjoli, muzyka własna, słowa szwagra lub vice versa, jeśli kto woli. I tak płynęli w przestrzeń piosenki o czarnych mańkach, hankach i helach, o tym jak podpadł Felek Zdankiewicz. I jaka smutna jest ta niedziela, w którą niestety się rozstaniemy, bo jednak pary nie będzie z nas. Więc pożegnamy się najpoważniej, najdramatyczniej, na wieczny czas. Warszawa żyła Lobkiem, Wiechem, Jaroszy, Mordonówną, Bodo. Zdawałoby się, wszystkie drogi do kin, teatrów nas zawiodą, do pierwszych rzędów lub pod sufit, zależy co kto miał w kieszeni. I tak się żyło rozrywkowo, wśród blasków, choć i nie bez cieni. A na ulicy, wśród przechodniów, galeria różnorodnych typów, starozakonnych kupców grupy, obok o proszę obok ówczesnych sławnych VIP-ów bez ochroniarzy inkognito brzęczały szable i ostrogi, błyszczały gwiazdki, belki, szlify, stukały zgrabne damskie nogi strojne w wykwintne pantofelki od hiszpańskiego lub kielmana, rewia sukienek, kapeluszy, czy to wieczorem, czy to z rana, gdy eleganckie biuralistki do biur pędziły szybkim krokiem, zaś praczki, szwaczki i sklepowe też podążały jakby bokiem, nie chcąc się bardzo rzucać w oczy, z ubiorem swym skromniejszym nieco, lecz były nie mniej czarujące i zbrojne w ową broń kobiecą, o której śpiewał słynny Bodos, sławiąc potęgę seksapilu. To właśnie były warszawianki, pełne uroku, wdzięku, stylu i potrafiące fascynować urodą, elegancją, głosem. Niczego nie ujmując paniom z innych miasteczek, miast i wiosek. W dźwiękową panoramę miasta wrośli nieletni gazeciarze, zachwalający swe dzienniki barwnymi opisami zdarzeń, jak trup we wannie na Bugaju, albo też romans z Zajzajerem, którym chlapnęła w twarz rywalce panna z dość krewkiem charakterem, wprost nie mogąca znieść zniewagi, że to odbiła jej strażaka, ta ma kolągwa z kaczem skrzydłem, taka i siaka i owaka. Więc zanim gość gazetę kupił, znał prawie pełny przegląd newsów, od porachunków wśród półświatka po hollywoodzki świat luksusu i po tajniki polityki, po hossy, bessy, koniunktury, słynne procesy kryminalne, wieści ze sztuki i kultury. I nawet mógł już nie zaglądać na wielkie płachty Czerwoniaka, bo wszystko wcześniej opowiedział mały gazeciarz, zawadiaka. Byli inni, którzy głosem chcieli zdobywać klientele, różni handlarze i blacharze, szlifierze, butów czyściciele. Ci równocześnie promowali superbłysk pastę do Brolina ze znakiem brodatego kozła, co jak matołek poczciwina z rysunków Walentynowicza wciąż się uśmiechał do publiki, jakby chciał mówić: czyśćcie buty i oficerki, i trzewiki. W tak zwanych lepszych kamienicach były na bramach wywieszone groźne napisy ostrzegawcze, że wstęp surowo tu wzbroniony, handlarzom, wszelkim domokrążcom, żebrakom, grajkom i śpiewakom, i było to egzekwowane.
choć może nie do końca jakoś. Stróż zwykle bywał blisko bramy i dość gorliwie je pilnował. Niechętnie patrzył na intruzów. Często odzywał się w te słowa. A pan szanowny, że tak powiem, faktycznie kogo to uważa? Zaś gdy zobaczył tych jak wyżej, miotłą lub pięścią im wygrażał. Ale zdarzyło się czasami, że cieć oddalił się od bramy. Albo, jeżeli wypił setkę, nie był już tak skoncentrowany, by w jego monitorowanie nie mogła wkraść się drobna luka. I przez tę lukę na podwórko wślizgnął się handlarz, żebrak, sztuka. To też przez okno uchylone często zdarzało się usłyszeć belecha się lutuje, reperuje lub ziemia, ziemia do doniczek, handelarz starzyzną, kupno, sprzedaż i tym podobne zawołania wytwarzające atmosferę dzisiaj już nie do opisania. To wszystko było jakby wczoraj, lub może nawet dzisiaj rano. Na rogu sklepik pana Szmula, w którym dość chętnie kupowano. Nigdy niczego nie zabrakło, a gdyby nawet było tak, to się słyszało. Co jest, nie ma. U mnie jest wszystko, nawet brak. Jednakże przyszedł tamten wrzesień znaczony wybuchami bomb, niszczących wszystko, w lewo, w prawo, w tył i do przodu, wzwyż i w głąb. Pan Szmul wtłamszony został w getto, potem odjechał z Umszlakplac. Była godzina policyjna, łapanki, pawiak i erzac. Bo powstaniowy plan zniszczenia to jeszcze nie był koniec zła, bo później przyszła odbudowa. Wtedy nie jeden i nie dwa zupełnie niezniszczone domy poszły pod kilof jak pod nóż w ramach tworzenia nowych treści. Cóż można było zrobić? Cóż? Tamtej Warszawy dzisiaj już nie ma. Zniknęła brama, zniknął cieć. Miasto odżyło, lecz zgoła inne i choćby bardzo chciało się chcieć, ono już nigdy nie będzie takie jak wtedy. Zaraz, który był rok, gdy na parkietach królował, nie wiem, czy to był Charleston, czy Lambeth Walk. Odeszli w przeszłość wielcy, znani, lecz i nieznani, też przechodnie. Były ogromne dokonania. Niestety były też i zbrodnie, i cała masa drobnych sprawek, o których nikt już się nie dowie. One usnęły pod gruzami na Starym Mieście, Czerniakowie. Zaledwie wczoraj były te fakty. Dziś już powoli kurz je okrywa. No to już właściwie jest powtórzenie tego, co na początku. To już nie będę tego do końca. Ale ładny wiersz. Przepiękny. Panie Andrzeju, ja to jestem już usatysfakcjonowany tym, co usłyszałem. Pan ma rzeczywiście bardzo dobrą pamięć. No, ale niestety mamy już pewien wiek, który... No tak, tworzy pewne powoduje uszczerbki. To, że mam pewne już zahamowania, co zresztą pan... usłyszał dzisiaj. To, co pan zrobił, to jest bardzo fajne. To jest troszkę inaczej niż wiech, ale wyraźnie taki ukłon w jego stronę i też odświeżenie i ten Oniegin. To aż by się chciało, żeby pan coś jeszcze napisał właśnie w tym stylu. Ale a propos jakichś takich współczesnych trendów kultury, można powiedzieć, czy jakiegoś znanego filmu, czy serialu, czy z jakiegoś znanego tekstu kultury współczesnego. Przerobić go na taki wiechowski właśnie. No to już chyba nie zdążę. O masz, już się pan wybiera na drugą stronę tak zaraz? Nie, nie wybieram się, no ale przecież wiadomo, że z PESEL-em się nie wygra w nieskończoność. Z PESEL-em się nie wygra, ale to nigdy nie wiadomo, wie pan. No. W nieskończoność żyć nie można. Nieskończoność nie, ale to...